Katarzyna Sokołowska, widzę, że już jest. Katarzyna Sokołowska, proszę bardzo. Pani reżyser. Pani z jury, z jury. No co tak. Za porażkę. Cześć, kochanie, cześć. Dzień dobry. Ślicznie wyglądasz jak zawsze, ale w pasach będziesz wyglądała lepiej. Tak, oczywiście, słuchaj, zamierzam. Zamierzasz. Słuchaj, ty masz trudne zadanie. Jechać i rozmawiać. Ale z tobą to cała przyjemność. Merytorycznie. Z tobą to cała przyjemność. Słuchaj, szerzej publiczność, bo to, że jesteś reżyserką pokazów mody, to wiem, ja wiem bardzo dużo ludzi. Natomiast większość znacie jako jurorkę programu Top Model. Ten program towarzyszy nam już od bardzo długiej. No słuchaj, 12 edycja. To jest szok. Czy ty myślałaś na początku, że to w ogóle będzie taka przygoda? Bo to dla ciebie też jest jakaś przygoda życia, prawda? Jest to przygoda życia i mogę to z pełną odpowiedzialnością już po tych latach powiedzieć. Ja wchodząc do programu, właściwie podejmując decyzję, zastanawiałam się, wiesz, też nad tym poważnie. Byłam dojrzałą kobietą, bardzo zawodowo spełnioną, ale też czynną, wiesz, uprawiałam konkretny zawód i zastanawiałam się, jak ta relacja, wiesz, z telewizyjnego show do profesjonalnej wiesz, mojej rzeczywistości, jak to się poskłada w całość, jak ja się będę czuła, też jaki będzie odbiór, wiesz, ale pomyślałam sobie, że przecież wiem, o czym mówię, bo jestem zaproszona jako ekspert do tego programu i stąd to się wzięło, więc a że w ogóle lubię kontakt z ludźmi, mam taką trochę misję edukacyjną, wiesz, jest to moje życie, moja pasja, mój zawód, więc pomyślałam sobie, że to będzie też świetna platforma do tego, żeby pokazać w ogóle branżę mody, bo wówczas jeszcze, te 12 sezonów temu, wiesz, widz generalnie nie za bardzo wiedział, co to świat mody, jak to wygląda. No było widać oczywiście to, co się dzieje na zewnątrz, ale trudno, wiesz, wyobrazić sobie było, jak wygląda backstage, jak wygląda praca modelki, jak wygląda praca reżysera, projektanta od tej strony. Tak. Fotografa od tej strony po jak prostu. Jak wyglądają przygotowania, jak przekracza się pewne granice. Dokładnie, więc pomyślałam sobie, wchodzę w to. No najwyżej ten widz mnie po prostu nie zaakceptuje, no bo tu też jest ta to takie ryzyko zawsze, wiesz, bycia na ekranie, na scenie, bycia widocznym, tak? Do tej pory jednak pracowałam na backstage. No dobrze, ale powiedz mi, czy wtedy, te 11-12 sezonów tak. temu, postrzeganie top modela czy top modelki było zupełnie inne? Wtedy inaczej patrzyliśmy na świat mody? To był dla nas, nie wiem, dziewczyna, chłopak atrakcyjny fizycznie, który chodzi po prostu po wielkich pokazach albo jest twarzą wielkich kampanii? Teraz jest inaczej? Wiesz co, to jest taki wielowątkowy temat, bo to zależy kto jak kogo postrzegał, wiesz, dla rodziny, bliskich, co się nie zmieniło, kandydatka, córka, nie wiem, siostra, przyjaciółka zawsze będzie najpiękniejszą dziewczyną, tak. A czy będzie modelką? No nie, wiesz, bo to są dwie różne rzeczy i przede wszystkim program Top Model mówił o tym, że to jest zawód. To była ta zmiana wówczas, prawda? Że nie każdy może uprawiać zawodowo. Modeling po prostu. I myślę, wiesz, ale my wtedy, wydaje mi się, że wtedy w świadomości naszej większości w ogóle modeling to był ten obraz lat 90., czyli taka Claudia Schiffer, Naomi Campbell. No tak, wiesz? Bo z jednej strony życie się toczyło oczywiście tu i teraz, a z drugiej strony byliśmy zapatrzeni, zresztą tak jest do tej pory. Ikony takie w te ikony, no od tego czasu upłynęło wiele lat i oczywiście dalej jesteśmy też, no są jakieś osobowości czy sylwetki ikoniczne w tej branży. Ale też ta branża ewoluuje, zmieniamy stosunek do pewnych rzeczy, zmieniają się kanony urody, takie te wiesz, sporządzane. Jak bardzo dzisiaj nie tylko wygląd ma znaczenie, czyli jak bardzo ma też to, co mamy z sobą do zaprezentowania. Wiesz co, to zawsze moim zdaniem miało znaczenie, tylko teraz zaczęliśmy to akcentować. No, karierę w modelingu robiły nie tylko piękne dziewczyny, ale też te dziewczyny, które niosły coś tam za sobą, nie? No bo patrzysz na modelkę... Na komplet. Taka jest prawda, no. Pięknych dziewczyn czy chłopaków jest mnóstwo na świecie, tylko jakaś grupa robiła... Ale nie wszyscy mają te iskry wokół. Jakiś taki faktor, który powoduje, że, no, że są top modelami czy top modelkami. Teraz się to po prostu bardziej akcentuje i dobrze, no mówi się o tym, że jednak mamy coś do powiedzenia,
Unia, że nie jesteśmy tylko powłoką zewnętrzną, że możemy być różni i że to jest interesujące, też dla projektantów jest interesujące, prawda, i dla wszystkich twórców, którzy w świecie mody pracują. Także to są takie fajne czasy, kiedy no, akceptujemy większy pakiet. Większy, prawda? Pakiet, większy wachlarz, większy zainteresowań, tak, działań. Tak. A jak do tego wszystkiego... Ale też różnorodność. No tak, no tak. A jak do tego wszystkiego dodasz media społecznościowe i tę nowoczesną formę dotarcia? Bo w tej Wiesz chwili co? Każdy z, czy to z kandydatów, powiedzmy, uczestników takiego top model, czy też już ex-uczestników, żeby nadal być top, no musi mieć relacje ze swoimi obserwującymi, musi budować swoje media społecznościowe. To się na pewno zmieniło. To się na pewno zmieniło i to jest z jednej strony ogromna platforma dająca różne możliwości, z drugiej strony no jednak, wiesz, pewna niedostępność zawsze była czymś takim pociągającym, nie? Teraz tak, wywalamy, tak zwana polityka niedostępności. Teraz wywalamy tak wszystko. Wiesz. Ale z drugiej strony to też jest duże pole do pewnej manipulacji, bo no umówmy się, jakaś grupa ludzi buduje swoje wizerunki, no niekoniecznie na tym, co się rzeczywiście dzieje. Prawda? Czyli i w realu. Kreuje siebie... Kreuje może nie do końca prawdziwą rzeczywistość. No dla mnie zawsze uważam, że najbardziej jakby wartościowe i cenne jest jakby taka, wiesz, równowaga w tym, tak? Że jednak jesteśmy ludźmi, którzy mają określone cechy, zawody, pracują, wysilają się w realu, tak. A jakby ten wizerunek w social mediach no jest tego przedłużeniem, tak? Jest może pokazaniem siebie bardziej, nie wiem, wiesz, jest też jakby kompatybilny z tym, co się dzieje w rzeczywistości. No. A powiedz, takie zaangażowanie społeczne, czyli fakt, że albo dotykasz regularnie i systematycznie jakiegoś problemu, albo mówisz o swoich poglądach, albo wyrażasz jakąś troskę, to też jest istotne. To wszystko bym włożyła do takiego worka typu zaangażowanie społeczne, bo to może być polityka, to może być ekologia, to może być drugi człowiek, to może być zdrowie, wiesz, to znaczy, każdy ma tematy, które go interesują i którego dotykają bardziej. Absolutnie uważam, że jest to świetna platforma do wypowiedzi. Oczywiście też jest zawsze ta druga strona medalu, prawda? No, tu dzięki Bogu mam wrażenie, że przynajmniej jak się wypowiadamy, to pokazujemy, podpisujemy się, no bo swoją twarzą składamy taki podpis. Tak, nawet jeżeli te poglądy są takie, śmakie i inne, to jednak składamy swój podpis, bo często ja raczej dyskutuję z tym, że w sieci często jakaś grupa obserwatorów komentuje, czy nie chcę mówić hejtuje, czy prawda, pozwala sobie na komentarze fatalne czasami, bez tego podpisu. Bez osobistej autoryzacji. Tak, bez podpisania się, że ja, to ja, prawda? To jest dramatyczne, także. Ale... A powiedz, czy w tej branży, tak jak patrzysz na tych młodych ludzi, bo młody człowiek, no, ja mam takie wrażenie, że młodsze pokolenie jest bardziej wrażliwe, że mówi się dużo o tym, że to płatki śniegu, pokolenie Z wiecznie w wiecznym smutku i tak dalej. Czy rzeczywiście widzisz też te różnice? Czy widzisz, że oni są bardziej delikatni? Czy gruba skóra, jeżeli myślimy o takiej karierze, byciu top dalej, to jest też niezbędne akcesorium? Wiesz co, ja jestem w ogóle, myślę, że ze środowiska i z gatunku tych wrażliwców, więc nie, wiesz, tak też nie wartościuję, że kiedyś to, no wiesz, ale różnorodność inni, teraz... często spotyka się z krytyką, tak? Trzeba mieć odwagę, żeby o niej mówić. Oczywiście, że tak. I też wydaje mi się, że czasy są o tyle trudne, że wiesz, tak strasznie dużo bodźców i tak strasznie dużo sygnałów wysyłamy, odbieramy i tak dalej, tak. Że bardzo trudno, może być trudno skupić się na takich najważniejszych sprawach, nie? Że tak się... I też tak właśnie, nie wiem, no myślę, że daliśmy sobie prawo i do takiego, wiesz, tak, możemy każdego tak dotknąć i tak, wiesz, tak poklepać jak swojego znajomego, że tracimy taki zdrowy dystans do pewnych rzeczy, nie? Do siebie wchodzimy nawzajem. Wchodzimy w strefę komfortu drugiej osoby? Tak, wchodzimy tak, że często przekraczamy granice. Pytanie dlaczego? Czy my powinniśmy te granice aż tak przekraczać? Ja trochę z tym dyskutuję, bo jednak dla mnie zawsze ten drugi człowiek jest
jakiś wartościowy, określony. Nie mam prawa do komentowania wszystkiego i zawsze. No ja mam takie, wiesz, poczucie, nie? Masz takie hamulce. Mam takie hamulce. Nie można, słowa ranią. Nie można sobie wszystkiego powiedzieć. No tak, ale internet sprawia, że czasami nie mamy tutaj obiekcji. Więc faktycznie to, co czytamy na swój temat. Tak, więc młody człowiek uważam, że no, ma dość trudno. No, fajnie, gdy ma wokół siebie ludzi, którzy przekazują jednak pewne wartości. Ja też, no też top model dla mnie jest taką trochę misją w związku z tym. Oczywiście to jest format telewizyjny, wiesz, można dyskutować, ktoś powie o show biznes i tak dalej. Ale jednakowoż jest to spotkanie z człowiekiem, jest to przekazanie mu swoich wartości. Powiedz, te początki, na pewno je dobrze pamiętasz, twoje. Coś cię zachwyciło w modzie, coś cię zachwyciło w pokazach, w tym właśnie świecie. Co było takiego, co wtedy porwało twoje serce, pomyślałaś, tu się dobrze czuję? No sztuka. No wyszłam sztuka? Od tego, że tak. No, przede wszystkim ja wyrosłam z bardzo określonego środowiska muzycznego. Spędziłam właśnie całe dzieciństwo i swoją młodość na scenie. Nie zawsze jakby w łatwej historii, no bo uprawiałam też muzykę dawną i poważną, klasyczną, jak zwał, tak zwał i to też była pewnego rodzaju nisza. Natomiast dotknęłam tam i sceny, i muzyki i tego wszystkiego, co się wiąże z taką określoną formą artystyczną, z ekspresją artystyczną, wiesz, z wrażliwością. I nagle w pokazie wody odnalazłam wszystkie te rzeczy. Muzykę, ruch sceniczny, jakąś formę dramaturgiczną, jakąś dramatu, wiesz, jakąś opowieść i tak dalej. I nagle, bo wszystko to kochałam i nagle okazało się, że ja nie muszę wybierać, wiesz, że ja się mogę zajmować, że ja mogę się zajmować właściwie wszystkim, nie muszę się decydować, czy ja w 100% się będę zajmowała muzyką, czy choreografią, czy reżyserowaniem innej jakby materii, tylko po prostu ten pokaz mody skupia wszystko to, co ja kocham i co mnie interesuje. I jakby moją wrażliwość mogę realizować w tej formule. No i wiesz, no to było takie moje odkrycie. Teraz bardzo skracam, bo to oczywiście jest bardzo taka długa historia. To jest całe życie. To jest nie całe życie, nie da się tego tak opowiedzieć. Ale po prostu w modzie odkryłam wiesz, wszystko to, co kocham w reżyserowaniu pokazów mody, może tak bym powiedziała. Wiesz, dlaczego to pytam? Dlatego, że moda, ona się bardzo zmienia. Dziś zupełnie inaczej patrzymy na to, co było w latach 80., 90., 2000. Rzeczy wracają. Jest jeszcze zawsze klasyka, która jest klasyką niezmieniającą się wręcz. Natomiast poziom tej sztuki w modzie, on wydaje mi się, że on jest coraz wyższy. Czy podobnie jest w top model? Że jednak ona, ta moda, ona wychodzi poza pewne nawiasy. Wiesz co, ona oczywiście zawsze wychodzi, ona zawsze przekraczała, wiesz, moda ma coś takiego pięknego w sobie, że potrafi być sztuką, ale też moda zawsze była, wiesz, dwa kroki do przodu, no coś było takiego, że ona była też na pewnych etapach, no takim no tak, bo też głosem, modę się śledzi, moda może być też głosem, moda może być zaangażowana, prawda, bardzo można wiele sobie znaleźć tak jakby tych linków. Kanałów i linków dotarcia i to samo dzieje się, no oczywiście w top model, on też jest odbiciem tego, co się dzieje na rynku, po pierwsze ta różnorodność, po drugie naprawdę i goście, artyści, którzy u nas się pojawiają, nikt nie ma z tym problemu, prawda, nikt nie ma z tym problemu, moda jest bardzo wielowymiarowa, naprawdę te zadania, przed którymi stoją nasi uczestnicy, no są niesamowite, no zresztą zobaczycie, będziecie śledzić kolejne odcinki, bo pojawiają się i znakomici artyści, i projektanci, i goście z mediów, i jakby z gazet, które publikują modę. I to się wszystko dzieje. I wiesz, oni też wygrywają nagrody, które są bardzo realne, bo wygrywają kampanie, wygrywają sesje modowe. To procentuje później, prawda? Tak, i to się dzieje tak jakby... Top model przenosi się na ten realny świat mody, wiesz. Co oni z tym potem zrobią?
No tak, trudno sobie wyobrazić. Wszystko, życzę im ulepienia. Do ulepienia, znaczy życzę im z całego serca, żeby byli tak dalej zaangażowani, jak są w programie, już bez tego naszego supportu, no bo nasza rola gdzieś się kończy i oczywiście... No tak, to jest ten czas, kiedy mogą z was czerpać, tak, a potem wy już możecie tylko obserwować. Ale wiesz, jest tyle możliwości. Ale ty jesteś matką. Niektórzy złośliwi piszą starą, tak jak ja. Słuchaj, no dojrzało. Nie, ja z tym nie dyskutuję. Ja to jest, w ogóle no, mam to w nosie. Podobno właśnie wszystko można powiedzieć. No właśnie, no pytanie właśnie. W jakim kontekście, jak to się mówi, ale to już pozostawiam tym, którzy wiesz. Tak, oni mówią. Mają problem. Jestem matką mojego synka, ale też tych uczestników. Tak? Trochę tak. Ale powiedz mi, chciałabyś, żeby twoje dziecko, no teraz mały chłopczyk jeszcze, ale żeby było na przykład modelem w przyszłości? Wyobrażasz sobie, że pójdzie za matką? Wiesz co, ja w ogóle ja kompletnie tak nie myślę o nim, wiesz. Ja teraz tak moim zadaniem jest oczywiście przez wiele kolejnych lat pokazanie mu różnych opcji i możliwości. Ja to szczęście miałam w moim życiu. Naprawdę, że nikt mnie nie stopował. Oczywiście ryzykowałam i pewnie też moja rodzina też ryzykowała ze mną. No, miała takie poczucie, że wiesz, te wszystkie wariatka. Moje rzeczy... Tak, co ona znowu wymyśliła, ale jednak no, myślę, że w młodym człowieku trzeba zbudować ten tą świadomość własnego potencjału i też takiej odwagi po prostu, że to jest ogromne zadanie rodzica, ale też pokazanie mu takich dobrych kierunków właśnie, żeby się potem nie gubił, nie wiesz, z czym on się spotka w ogóle w tym świecie. Ja nie wiem, z czym on się spotka. Wiesz, co to będzie za 10 lat, skoro tak się wszystko zmienia. To może być zupełnie inny świat. Prawda? Ja się staram... A na pewno będzie po 15 października, idziesz na wybory? No wiadomo, że idę i wszystkim mówię, idźcie, bo to są nasze dzieci, to jest nasza przyszłość, to jest nasze życie, to jest absolutna w ogóle, to jest nasz obowiązek, powiedziałabym tak. No i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Idę, idźcie na te wybory. Idziemy. No, Katarzyna Sokołowska, top model. Tak. No właśnie, kolejne odcinki już za chwilę. Już tak, no w soboty tak. Zapraszamy, no kocham ten format, on jest naprawdę, to jest wspaniały program. To do zobaczenia w takim razie przed telewizorem, bo zobaczenia. Tu...